Witam moi drodzy, jak obiecałem, jest odcinek z przepisem na miód pitny, możliwe, że najstarszy trunek, jaki kiedykolwiek powstał na terenie Europy. Oczywiście, by własny miód pitny wykonać, potrzeba zasadniczo wszystkiego tego, co potrzebne jest do wykonania zwykłego wina owocowego, czyli tak zwany gąsior czy też balon, wraz z rurką fermentacyjną, którą to zwykle dostaje się w komplecie z gąsiorem. Link do akcesoriów podaję pod filmem, oczywiście nie jest to w ramach promocji, tylko po to, by było je Wam łatwiej znaleźć. I zanim dojdziemy do tytułowego przepisu na miód pitny, to warto jeszcze raz posłuchać garści informacji na temat tego boskiego trunku. I tak jak już wspomniane zostało w poprzednim odcinku, miód pitny jest najzdrowszym alkoholem, jaki tylko sobie można wyobrazić. I zasadniczo lampka tego zacnego napitku pod wieczór z czasem powinna pozytywnie wpłynąć na zdrowie tak Waszego ciała, jak i umysłu. Bo według medycyny ludowej, ale też i naukowców, miód pitny działa korzystnie na zdrowie nerek, płuc, wątroby, a nawet serca oraz pomaga w gojeniu się ran, takich jak choćby odleżyny. Aktywuje on też reakcje biochemiczne w organizmie, a zatem działa korzystnie na pracę układu pokarmowego oraz ogólną odporność i procesy trawienne. Warto też przypomnieć, że według współczesnych badań nad miodem pitnym ustalono, iż ma on w sobie wiele kwasów organicznych i enzymów, posiada też całą pulę zbawiennych mikro- i makroelementów, ogromne pokłady niezastąpionej witaminy C oraz najważniejsze ze znajdujących się w nim substancji, czyli prozdrowotną inhibinę i rutynę. Ponadto zawiera cenne bakterie kwasu mlekowego, gdzie w połączeniu z powyższymi cechami miód pitny działa jak naturalny antybiotyk przeciwzapalny, antybakteryjny oraz przeciwwirusowy. A skoro chcemy wykonać miód pitny, to również przypomnę o rodzajach miodów, jakie można wykonać. A kto oglądał odcinek wcześniejszy, ten wie, że najszlachetniejszym miodem pitnym jest niejaki półtorak. To wino miodowe powstaje z jednej części objętości miodu i połowy objętości wody, co prościej mówiąc oznacza 1 litr ciekłego miodu, czyli patoki, na pół litra przegotowanej wcześniej wody. Zaś po nim występuje dwójniak, który powstaje z rozcieńczenia jednej objętości miodu z jedną objętością wody i jest nieco mniej słodszy od półtoraka, choć nadal bardzo słodki. Kolejny rodzaj miodu pitnego, czyli trójniak, powstaje z jednej objętości miodu i dwóch objętości wody, czyli znaczy to, że na litr miodu ciekłego przypadają wówczas 2 litry wody. Czwórniak z kolei produkowany jest z jednej jednostki miodu i trzech jednostek wody, czyli 3 litrów wody i 1 litra miodu. I to właśnie one ze względu na swą niższą jakość zwykle przeznaczane są do produkcji tzw. grzańców oraz rozmaitych drinków. I jeśli ktoś zastanawia się, z czym można pić taki miód pitny, to oczywiście już to wyjaśniam. A trunek ten bez względu na swój rodzaj pasuje do dań takich jak ryba, jagnięcina, wołowina oraz drób. Często też wykorzystuje się go jako dodatki do różnych deserów czy napojów typu kawa, gorąca czekolada lub herbata. Pasuje on też do ciast, takich jak miodowy piernik lub miodownik. I dobrze, skoro wszystko mamy już jasne, to czas na przepis, więc już nie zwlekając, zaczynajmy. By w ogóle zacząć przyrządzanie miodu pitnego, to na początek będzie potrzebne to, co najważniejsze, czyli tak zwana matka drożdżowa, a dokładnie roztwór z namnożonych drożdży. Rzecz jasna, w czasach Słowian używano do tego suszonych owoców jak porzeczki, śliwki lub jagody, które zawierają naturalne drożdże. Ale ten przepis podam później, a teraz dla ułatwienia użyjemy współczesnych drożdży i bardziej współczesnego przepisu. Więc do wykonania matki drożdżowej potrzebujemy jedną szklankę przegotowanej wody. Wodę tą wlewamy do butelki lub słoika i dodajemy do niej drożdży winiarskich sypkich oraz łyżeczkę cukru jako pożywkę dla drożdży. I zwykle w matce drożdżowej na nastaw od 20 do 30 litrów wystarczy 10 do 15 gramów drożdży. Ważne jest, by po wsypaniu drożdży do wody odczekać 10 minut i schować matkę w ciepłym i ciemnym miejscu. Dopiero później rozmieszać drożdże z wodą. Po wszystkim ponownie odstawiamy roztwór w ciepłym i ciemnym miejscu, gdzie temperatura waha się w granicach od 10 do 30 stopni na około 7 do 8 dni. I gdy matka jest już gotowa, to zaczynamy przygotowywać brzeczkę. Czyli nic innego jak roztwór, koniecznie z miodu ciekłego, zwanego patoką, wymieszanego z wcześniej przegotowaną wodą. A w zależności od potrzeb i sposobu przygotowania brzeczki, można podzielić je na dwa rodzaje, czyli na sycony i na niesycony. W syconym wodę gotuje się przez około 40 do 60 minut w temperaturze do 100 stopni, w trakcie czego trzeba usuwać wytrącającą się pianę
ścianę zwaną szumowiną. Po wszystkim trzeba też pamiętać, by dolać utraconej w trakcie gotowania wody. Warto więc wcześniej zaznaczyć sobie na naczyniu miejsce, do którego na początku sięgał nasz roztwór. Natomiast w miodach niesyconych wystarczy rozpuścić miód pszczeli w ciepłej wodzie, przy czym temperatura wody nie powinna przekraczać 40 stopni Celsjusza. Najlepiej też by był to miód najwyższej jakości, naturalny, bez żadnych modyfikacji. Zaś proporcje wody i miodu w obu brzeczkach dobieramy w zależności od rodzaju miodu pitnego, który ostatecznie chcemy uzyskać. Czyli wcześniej wymienionego półtoraka, dwójniaka, trójniaka oraz ostatecznie czwórniaka. Oczywiście są też ulepszacze smaku, głównie do najbardziej rozcieńczonych miodów pitnych, by dzięki nim zgubić nie do końca przyjemny, winny posmak. Co w miodach mniej rozcieńczonych naturalnie maskowane jest przez mocniejszy posmak miodu. I takie brzeczki miodowe mogą być doprawiane przeróżnymi dodatkami, przykładowo chmielem, którego w 10 litrach roztworu powinno być około od 5 do 10 gramów. Kolejnym dodatkiem są przyprawy korzenne i ziołowe jak cynamon, wanilia, jałowiec, kwiaty czarnego bzu, goździki, a nawet imbir. Oczywiście ulepszacze te dodajemy do brzeczki na etapie gotowania. I można też pokusić się o miód pitny z nutą owocową. Wówczas warto użyć owoców takich jak wiśnia, agrest, maliny, porzeczki oraz jabłka lub skórka pomarańczy. Te z kolei dodatki wrzucamy do balonu fermentacyjnego, tak jak w przypadku wina owocowego, po czym zalewamy brzeczką wymieszaną z matką. Wracając jednak do gotowania brzeczki, to gdy jest ona gotowa i schłodzona do około 30 stopni Celsjusza, wówczas dodajemy do tego wcześniej przygotowaną matkę drożdżową. Mieszamy wszystko razem i przelewamy całość do dokładnie wymytego i osuszonego balonu fermentacyjnego. Po tym naczynie należy szczelnie zamknąć, najlepiej gumowym korkiem z rurką fermentacyjną i odstawić do procesu fermentacji. Temperatura, w której przechowujemy miód fermentujący, nie powinna przekraczać 18, maksymalnie 20 stopni Celsjusza, więc najlepiej latem proces fermentacji przeprowadzać w piwnicy, zaś zimą w pokoju o stałej temperaturze. Oczywiście taka fermentacja dzieli się na dwa etapy. Etap pierwszy, czyli fermentacja przebiegająca burzliwie, gdzie roztwór dość mocno się pieni i zamiast wody do rurki fermentacyjnej najlepiej wetknąć gazę bądź szmatkę. I drugi etap, czyli fermentacja cicha, gdzie procesy zachodzą o wiele łagodniej, wtedy też konieczna jest rurka fermentacyjna wypełniona wodą, by całkowicie odciąć dopływ powietrza z zewnątrz. Zaś czas fermentacji burzliwej wynosi od 6 do 12 dni, z kolei czas późniejszej fermentacji cichej do 8 tygodni. Choć z czasem tym bywa różnie i najlepiej mniej więcej w tym okresie osobiście zaobserwować ustanie fermentacji naszego miodu. A nie jest to trudne, bo wówczas nie wytwarzają się już gazy, więc i nasza rurka fermentacyjna nie wydaje charakterystycznego dźwięku bulgotania. I kiedy jesteśmy pewni, że fermentacja już się zakończyła, należy oddzielić osad dolny od miodu pitnego za pomocą wężyka, ale tak, by nie wzbudzać osadu na dnie. Po tej czynności balon dokładnie myjemy z wszystkich nieczystości, po czym z powrotem wlewamy do niego czysty już miód pitny. Kolejne zlewanie miodu należy przeprowadzić w następujących odstępach. Drugie zlewanie miesiąc po pierwszym zlaniu, a trzecie około 2 miesiące po drugim zlaniu. Po tym etapie rozlewamy nasz miód do szczelnych butelek i poddajemy leżakowaniu. Najlepiej używać do tego butelek z ciemnego szkła lub kamionkowych, co symulować ma dojrzewanie w ciemnych beczkach. Wówczas też rozpoczyna się ostateczny etap dojrzewania naszego miodu pitnego, gdzie już nic nie trzeba robić i pozostaje nam już tylko czekać. A tutaj ze względu na ilość miodu w składzie i sposób jego rozcieńczenia, okres dojrzewania jest różny. Przykładowo dla 18% półtoraka etap dojrzewania wynosi nawet od 8 do 10 lat. Z kolei dla 16% dwójniaka czas ten wynosi mniej więcej od 3 do 6 lat. Dla 15% trójniaka będzie to od 1 roku do 2 lat, a dla 12% czwórniaka czas ten wynosi od 6 do 8 miesięcy, maksymalnie roku. I gdy już uznamy, że proces dojrzewania się skończył, należy najpierw upewnić się, że faktycznie tak jest. W tym celu wlewamy do przezroczystej szklanki niewielką ilość naszego trunku, po czym zostawiamy na 48 godzin w temperaturze pokojowej. Jeśli po tym czasie nasz trunek zmętnieje, oznacza to, że niestety jeszcze nie dojrzał. Więc musimy uzbroić się w cierpliwość i jeszcze trochę poczekać, zanim po ponownym 48-godzinnym teście będzie on klarowny i śmiało będziemy mogli cieszyć się jego wspaniałym smakiem.
Jeśli z kolei chcecie przygotować miód pitny mniej więcej taki, jakim raczyli się starożytni Słowianie, to najprostszym sposobem przygotowania słowiańskiego miodu bez drożdży jest dodanie do brzeczki naturalnego soku ze słodkich owoców lub jagód zamiast wody. Zaś ilość soku w brzeczce powinna być dwa razy większa od ilości miodu, czyli na litr miodu dodajemy 2 litry soku. Po wymieszaniu miodu z sokiem musi on być gotowany około 30 minut w temperaturze mniej więcej 90 do 100 stopni Celsjusza. Kolejnym sposobem jest dodanie do brzeczki z 1 litra miodu i 2 litrów wody, suszonych owoców takich jak choćby rodzynki z winogron, ewentualnie porzeczki lub jagody. Tylko trzeba pamiętać, by nie płukać ich wodą, bo to właśnie na ich skórce występują naturalne dzikie drożdże, bez których nie zajdzie fermentacja. Oczywiście rodzynki dodajemy do gotowej już brzeczki, po wlaniu jej do naczynia fermentacyjnego i robimy tak w przypadku obu opisanych wyżej przykładów. A brzeczkę wody z miodem gotuje się aż do odparowania połowy jej objętości lub 1/3 w przypadku miodu z sokiem, po czym uzupełniamy utraconą w procesie gotowania wodę. Wszystko przelewamy do gąsiora. W razie nieużycia gąsiora z rurką fermentacyjną wystarczy też słoik lub garnek, który przykrywamy szmatką i lekko przyciskamy pokrywką. Trzeba też pamiętać, by raz dziennie zamieszać nasz fermentujący miód, najlepiej ruchem kolistym, lecz pod żadnym pozorem nie mieszać łyżką. I po upływie maksymalnie 4 tygodni, po zakończeniu fermentacji, nasz gotowy do dojrzewania miód oddzielamy od osadów i rozlewamy do wygodnych butelek. Pamiętamy, by szczelnie je zakręcić, po czym pozostawiamy w możliwie chłodnym miejscu, tak jak w przypadku zwykłego wina. Dojrzewający miód najlepiej jest też trzymać w pozycji leżącej, tak by uniknąć wyschnięcia i nieszczelności korków. A minimalny okres dojrzewania tego trunku wynosi do 3 miesięcy. W tym czasie napój nabiera pożądanego smaku i aromatu i wówczas, gdy jest już gotowy, możemy cieszyć się naszym napitkiem niczym prawdziwi, pradawni Słowianie. Takim trunkiem na pewno zabłyśniemy w kręgach rodzim owierców, szczególnie na obchodach rozmaitych słowiańskich świąt. Jednak trunek ten jest dla wszystkich, którzy ukończyli 18 rok życia i pragną niepowtarzalnego smaku oraz dobrego zdrowia. To już koniec tego, można powiedzieć, specjalnego odcinka, a ja mam nadzieję, że przepis Wam się przyda i jeśli doceniacie to, co robię, to koniecznie wesprzyjcie kanał subskrypcją, łapką oraz komentarzem i oczywiście, co najważniejsze, swoją obecnością. Jeszcze raz Wam dziękuję i do następnego odcinka.